10 najdziwniejszych potraw na świecie 10. Zupa z ptasi gniazd. Potrawa znana w Chinach od dawna wykorzystywana jest jako afrodyzjak. Danie jest bardzo drogie i trudne w przygotowaniu. Zupy nie gotuje się oczywiście z gałązek czy traw, ale ze śliny ptaków, którą te pozostawiają na swoich domkach. Aby uzyskać ten surowiec, należy wspiąć się na skały przy stromych morskich brzegach. Z tego względu w Hongkongu zapłacimy za zupę nawet 100 dolarów. Potrawa nazywana jest kawiorem wschodu. 9. Durian. Kolejny azjatycki specjał. Owoc, o którym mowa jest kolczasty i bardzo twardy. Spadający z drzewa może nawet zabić. W dodatku pięknie pachnie. Jest to połączenie rozkładającego się mięsa i zgniłych jaj. Turyści twierdzą, że durian jest po prostu mdły. Lecz miejscowi uznają go za króla owoców i degustują go w połączeniu z najlepszymi winami. 8. Smażone tarantule. Kiedy w Kambodży zapanował głód, groźne tarantule stały się prawdziwym przysmakiem. Współcześnie zwierzęta lądują głównie na talerzach turystów. Pająki wrzuca się w całości na patelnię i przyrządza na chrupiąco. Przybysze z innych krajów traktują je jak rarytas. 7. Kopi luwak Kawa z Indonezji wyróżnia ją to, że ziarna oprócz tego, że są zrywane z krzewu, przechodzą jeszcze przez układ pokarmowy cywety, kotowatego drapieżnika. Fermentacja, do której dochodzi w jego układzie trawiennym sprawia, że ziarna tracą swój gorzki smak, a zyskują niepowtarzalny aromat. Napój jest niezwykle drogi, ponieważ ze względu na trudną dostępność materiałów produkuje się go jedynie kilkaset kilogramów. 6. Sanaki, czyli żywa ośmiornica rodem z Korei. Żyjące zwierzę jest podawane na talerzu. I po prostu połyka się je w całości. Ośmiornica trafia do żołądka, a tam żyje własnym życiem. Oprócz tego, że to dość obrzydliwe, to jeszcze niebezpieczne, ponieważ w trakcie połykania jedna z macek może przyczepić nam się do gardła, przez to po prostu się udusimy. Balibyście się spróbować takiego dania? Dajcie znać w komentarzach i nie zapomnijcie o subskrybowaniu kanału. 5 krew węża! Tajlandia to zadziwiający kraj, który posiada najbardziej zadziwiający afrodyzjak na świecie. Krew węża spożywa się na dwa sposoby: albo pije w stanie czystym, albo w postaci nalewki z wina ryżowego. W butelce ze szlachetnym napojem pływa martwy wąż, a wino od jego krwi ma lekko różowe zabarwienie. Podobno napój ma właściwości lecznicze. 4. Haggis. Akcent europejski. Pamiętajcie, w Szkocji nic z owcy się nie marnuje. Tradycyjne danie zrobione jest z wątroby, serca i płuc, a cały ten zestaw wkłada się do żołądka owcy. Potrawa dziś jest na tyle popularna, że na północy sprzedawana jest jako zwykłe danie do podgrzewania w mikrofalówce. To ja już wolę nasze polskie schabowe. 3. Ser z larwami. Włosi słyną z serów. W Sardynii powstał pewien gatunek, który dosłownie ucieka z talerza, a dokładniej zamieszkującego larwy. Ser jest wytwarzany z mleka owczego, następnie celowo doprowadza się do zamieszkania w nim much serowych, które pozostawiają larwy, a te uruchamiają proces fermentacji. Smacznego! 2. Balut. Jajko znane w Filipinach i Wietnamie. To nic innego jak takie zwykłe jajko, tylko w środku zamiast żółtka i białka mamy mały embrion kurczaczka. Ma on od 17 do 21 dni, zależy kto co preferuje. W przypadku starszych embrionów Kości są już ukształtowane i pojawia się upierzenie. Danie to spożywa się w całości z odpowiednimi dodatkami. Miejscowi twierdzą, że embrion jest przepyszny, ale ja chyba sobie odpuszczę. A wy? 1. Głowa kurczaka. Chiny. Jakże subtelne i eleganckie danie. Głowa kurczaka jedzona w całości. Po prostu. Przyrządzić można ją na dużo różnych sposobów, a zjeść właściwie na jeden. Warto wspomnieć, że Chińczycy jedzą kurczaki w zupełnie inny sposób niż my, ale o tym opowiem w innym odcinku. Dzięki za obejrzenie do końca, zostawcie koniecznie łapkę w górę oraz subskrypcję oraz obejrzyjcie mój poprzedni film o państwach, które zmieniły swoje nazwy.